Cześć, witajcie. Równo za tydzień, w przyszłą sobotę 12 września rozpoczyna się nowy sezon angielskiej Premier League, najlepszej ligi świata, który zapowiada się naprawdę niesamowicie. To także czas na start nowego sezonu Fantasy Premier League. Ja tą edycję mam zamiar potraktować naprawdę bardzo poważnie, także założyłem już swoją ligę. O proszę, tutaj macie koda do niej. Także zapraszam Was do rejestracji, do budowy swojej drużyny. No i zapraszam Was też do dołączenia do mojej ligi. W dzisiejszym odcinku ja swojego składu nie będę budował, bo jest jeszcze tydzień do startu. Także to by się jeszcze u mnie zmieniało tysiąc razy, jeżeli chodzi o moją drużynę, na razie ułożyłem sobie jakąś randomową zupełnie drużynę Polaków. Natomiast w dzisiejszym odcinku będę chciał zobaczyć wszystkie składy drużyn Premier League. No i zobaczyć, kogo by tu można było wam polecić do składu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że budujemy skład na całą. Edycja, więc wszystkie 38 kolejek, ale musimy zwrócić uwagę na pierwszą kolejkę, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Kto z kim gra. No i taka jest informacja, że pierwszy mecz sezonu odbędzie się 12 września o 13.30. Natomiast, wy zmiany w swoim składzie możecie dokonać do godziny 12.00. To jest nowość. Od tego sezonu nie ma także. Możecie zmieniać zawodników do tej 13.30, tylko półtorej godziny wcześniej musicie mieć już skład gotowy. No i jeżeli chodzi o tą pierwszą kolejkę, to w pierwszej kolejce będziemy mieć tylko 8 spotkań. Cztery drużyny nie będą grały, czyli będą miały tak zwanego blanka. Jest to drużyna Barnley i Aston Villa, ale uwaga, 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 bardzo ważne info. W pierwszej kolejce e, grać nie będą również obydwa kluby z Manchesteru, a więc United i City. Wielu z Was pewnie chciałoby e, graczy City i United do swojego składu wziąć. Pamiętajcie, że w pierwszej kolejce tych dwóch klubów nie będzie. Także e, bardzo to ważne, istotne jest info. E, no, ten odcinek myślę, będzie dosyć naprawdę długi, także. Usiądźcie głęboko w fotelach, zapnijcie pasy i e, ruszamy. Będziemy po kolei, to znaczy ja będę tutaj po kolei leciał z każdą drużyną i mówił kto według mnie tu jest ciekawy. Zacznę po kolei alfabetycznie od Arsenalu. E, no tutaj jeżeli chodzi o bramkarzy to mamy Leno i Martinez'a. Oni są naprawdę dosyć tani, ale tu jest problem, że nie wiadomo kto w tej pierwszej kolejce będzie bronił, bo w meczu o tarcze wspólnoty grał Martinez i zagrał całkiem nieźle, także on tutaj może być pierwszym bramkarzem. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj może bym Tirneya polecał za 5,5. No, Saliba jest tani, 4,5, ale on raczej nie będzie grał w podstawowym składzie. Zwłaszcza, że teraz Gabriela jeszcze sprowadzili z Lille. No i jeżeli chodzi o. Pomocników Arsenalu, no to tutaj jest naprawdę jeden zawodnik, którego naprawdę warto, a nawet trzeba mieć w swojej drużynie, jest to Aubameyang. Nie wiedzieć czemu, Aubameyang został uznany w tej edycji Fantazy Premier League za pomocnika. Aubameyang to jest napastnik, jak wiecie, zresztą jak możecie zobaczyć po liczbie jego goli, w ostatnim sezonie 22 gole, w poprzednim również tyle samo. No i myślę, że w tym sezonie również jest w stanie te 20 goli wykręcić. No a dali go jako pomocnika. Nie wiem, co oni mieli w głowie, no ale jak wiecie, w Fantazy Premier League skrzydłowi są uważani za, za pomocników i przez to Sadio Mane i Salah również są jako, jako pomocnicy traktowani. No ale ten Aubameyang z pomocnikiem naprawdę bardzo ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o kalendarz do w trzeciej kolejce grają na wyjeździe z Liverpoolem, to ciężki mecz, w piątej City, no ale w dwóch pierwszych kolejkach mają kanonierzy łatwe zadanie także tego alba możecie swoje do składu dać. No i tutaj jest naprawdę ciekawy wybór. Na pomocy jest to Bukaya Saka, gościu, który tylko 5,5 miliona kosztuje, a być może sobie wywalczy podstawowe miejsce na lewym skrzydle w Arsenalu Także możecie tego zawodnika monitorować Także z Arsenalu Wam na pewno Aubameyanga polecam No być może tego bramkarza Jakbyście wiedzieli, który będzie grał Przechodzimy dalej do Aston Villa No i jeżeli chodzi o Aston Villa Jak możecie zobaczyć Jest to pierwsza drużyna, która będzie miała blanka w pierwszej kolejce Także o tym pamiętajcie jeżeli chodzi o bramkarza podstawowego, Aston Villa, Heaton ma dosyć poważną kontuzję, także on nie będzie grał. Podstawowym bramkarzem Aston Villa będzie Nyland, który kosztuje tylko 4 miliony. Także można go brać jako drugiego bramkarza. Jeżeli chodzi o obrońców, to raczej bym tutaj nikogo nie polecał. Pomocy jest: no Jack Grealis oczywiście, który ciągnął Aston Villa do utrzymania w poprzednim sezonie. Świetny sezon 8 goli, 7 asyst. Kosztuje 7 milionów, także Grealisha można tutaj brać. No i jest tu jeszcze jeden ciekawy wybór: jest to John McGean, który kosztuje tylko 5,5 miliona, a jest podstawowym pomocnikiem Aston Willi. w poprzednim sezonie 3 gole i 3 asysty. Także myślę, że to jest też ciekawy wybór, Szkot. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o Aston Willi. Pamiętacie, że oni mają Blanka w pierwszej kolejce. Przechodzimy teraz do Brighton. No i jeżeli chodzi o Brighton, o ich kalendarz, to w pierwszych czterech kolejkach grają dwa razy z klubami z Big Six, a więc Chelsea United, czyli tak średnio bym powiedział. No podstawowym bramkarzem jest Ryan, który tylko 4,5 kosztuje, także można go tutaj brać. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj można pokusić się o Lampteya, który tylko 4,5 kosztuje, a... Powinien być podstawowym bocznym obrońcą. Też się zastanawiałem nad Websterem, który też 4,5 kosztuje. W poprzednim sezonie 3 gole walnął w Premier League, natomiast teraz Brighton kupiło przed tym sezonem Weltmana, który wczoraj grał w meczu Holandii z Polską. No i to Weltman raczej powinien być podstawowym obrońcą. Na pomocy, no to tutaj jest taki zawodnik jak Stevens który kosztuje tylko 4,5 miliona, a jest podstawowym e, załodnikiem e, Brighton, także można go brać jako takiego zapchaj dziurę, ale pamiętajcie o tym, że Stephens to jest defensywny pomocnik, także on tych goli i asyst nie będzie po prostu zdobywać, ale jako taki zapchaj dziura może do naszego składu dołączyć. No, i jest jeszcze w Brighton, oczywiście Adam Lalana, który teraz przyszedł z Liverpoolu. No, ale jak możecie zobaczyć po statystykach w trzech ostatnich sezonach w Liverpoolu, on w ogóle nic nie grał, także w ogóle nie wiadomo w jakiej będzie on formie, czy w ogóle przebije się do podstawowego składu. Lecimy teraz do drużyny Barnley. No, i jeżeli chodzi o Barnley, jest to drużyna, która, jak możecie zobaczyć, ma Blanka w pierwszej kolejce, także o tym pamiętajcie. No, na bramce mamy gwiazdę poprzedniego sezonu fantazy Premier League, jeżeli chodzi o bramkarzy, tego dwumetrowego papieża, Popa. No, ale Pop w tej edycji podrożał i to mocno, 5,5 miliona kosztuje. Czy warto brać Popa za 5,5 miliona? No, to jest pytanie do Was, bo za te 5,5 miliona można wziąć jakieś bramkarza, chociażby z Arsenalu, a więc duży top 6, niż brać z Barney, która jest faworytem jednym do spadku. No tak to wygląda. No tutaj, jeżeli chodzi o obronę, to może za 4,5 Taylora bym polecał, który powinien być podstawowym obrońcą. Może Petersa tak samo. No i to by było tyle. Jeżeli chodzi o napastników, no to tutaj Chrisa Wooda, więc reprezentanta Nowej Zelandii, bym polecał. W poprzednim sezonie Premier League walnął on 14 goli, rok wcześniej 10. W sezonie 17 no na 18 też 10, a więc trzy ostatnie sezony w Premier League. Wood kończy z co najmniej 10 bramkami, także myślę, że w tym sezonie może być podobnie. Także za te 6,5 miliona, jako takiego drugiego napastnika uda, możecie tutaj brać. No ale Barney będzie miała Blanka w pierwszej kolejce. No i przechodzimy do Chelsea. Chelsea się. Niesamowicie wzmocniło przed tym sezonem, no będą jednym z faworytów do mistrzostw Anglii. Jeżeli chodzi o bramkarza, no to Kepa, jak wiecie, ma podobno odejść, bo Lampard go nie widzi w swojej wizji. Nowym bramkarzem Chelsea ma zostać ten dwumetrowy Edward Mendy z Senegalu, kto grał w poprzednią edycję FIFA Mobile. Ten wie o kogo chodzi: o tą Mendę. No jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj bym Wam polecał Chiluela za 5,5. No ale on ma teraz kontuzję. No jest oczywiście za 5,5 także Thiago Silva, który ma oczywiście 36 lat, ale nadal według mnie jest w top 10 najlepszych obrońców na świecie. Ci młodzi zawodnicy przy nim się na pewno dużo nauczą. No ale Silva to nie jest zawodnik, który by... Robił dużo goli czy asyst, także raczej fantazy on odpada. No i przechodzimy do pomocy ataku. Tutaj Chelsea ma naprawdę niesamowity wybór. No bo jest oczywiście Pulisic. Pulisic nie wiadomo czy będzie grał w pierwszej kolejce. No ale przed tym sezonem jak wiecie kupili Hakima Ciecha. Też nie wiadomo czy w pierwszej kolejce on w ogóle będzie grał. No kosztuje 8 milionów, no ale naprawdę Ciecha mm, Wam bym tutaj polecał. No i kupili oczywiście Kaja Havertza. Havertz jeszcze y, tutaj do tego fantazy nie jest dodany, ale myślę, że, że Havertz y, też gdzieś tak 8 milionów, może 9, góra będzie kosztował. A więc mniej więcej tyle ile Ciech No i jest oczywiście Timo Werner, nowy napastnik. Gościu, który debiutuje oczywiście w Premier League, no ale może walnąć 20 goli w sezonie i powalczyć o koronę Króla Szczelców. Nie wiadomo jak to będzie wyglądać ustawienie Chelsea. Według mnie to będzie wyglądało w ten sposób, że na, na lewym skrzydełku będzie Pulisic, na, na prawym będzie grał Ciech, na kamie będzie Havertz, a na szpicy będzie Werner no ale pamiętajmy o tym, że w drużynie jest jeszcze Żyru, który grał pod koniec poprzedniego sezonu, no i jest jeszcze oczywiście Tami Abraham, który, który, jest pupilkiem Franka Lamparda, także on na pewno swojemu minuty będzie tutaj zbierał, także wybór ofensywny Chelsea jest po prostu niesamowity, naprawdę wam tą drużynę tutaj polecam, jeżeli chodzi o kalendarz, to mają pierwsze pięć kolejek naprawdę całkiem spoko, poza tą drugą kolejką, gdzie grają z Liverpoolem, oczywiście No i przechodzimy do Crystal Palace No i jeżeli chodzi o tą drużynę, to tutaj zbyt wielu zawodników bym Wam tutaj nie mógł polecić Jeżeli chodzi o obrońców, no to dużo obrońców jest skontuzowanych i na przykład chyba Mitchell będzie grał w podstawowym składzie, tak mi się wydaje za 4 miliony tylko zawodnik w pomocy i w ataku też raczej nie widzę kogoś, kogo bym tutaj mógł polecać Wam. No także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Crystal Palace. Te pierwsze cztery kolejki też mają dosyć trudne, bo dwa razy grają na wyjeździe z klubami Stop 4. Także przechodzimy do Evertonu kolejnej drużyny. No Pickford jest za 5 milionów, także można byłoby się o niego pokusić. Na obronie za 6 milionów, a więc dosyć drogi jest Dean, ale Lucas Dean jest to obrońca bardzo ofensywnie usposobiony, także w tym fantasy bym go naprawdę polecał. W poprzednim sezonie Premier League 8 asyst zaliczył. Rok wcześniej 4 gole i 5 asyst, także widać, że to jest ofensywny właśnie taki obrońca. Ale 6 milionów kosztuje. Jeżeli chodzi o pomocników, no, Sigurdsson, Bernard, to nie są nazwiska, które by kogokolwiek tutaj urywały dupę, ale podobno nowym piłkarzem Evertonu ma zostać James Rodriguez z Realu Madryt, On teraz, wiadomo, jest na przerwie reprezentacyjnej na zgrupowaniu. Reprezentacji Kolumbii, ale jak z tego zgrupowania on wróci, to od razu ląduje on w Liverpoolu, bo tam już czeka na niego do podpisania kontrakt z Evertonem. No i myślę, że też to ten Hammes może być ciekawą opcją tutaj, bo patrząc na terminarz, no to w pierwszej kolejce grają z Tottenhamem w piątej derby z Liverpoolem no ale te trzy pozostałe mecze dosyć łatwe dla Evertonu myślę że będą przechodzimy dalej do Fulham a więc drużyny, która jest z Beniaminkiem no tutaj jeżeli chodzi o bramkarza to to polecałbym Rodaka który to jest słowakiem oczywiście nie polakiem Rodakiem tylko słowakiem no ale ten bramkarz z tego co wiem całkiem nieźle grał w Championship no prawie 2 metry ma wzrostu Obrońców, no to tutaj zbytnio nie znam, tak żebym Wam e, nikogo nie mógł polecić. Pomocników chyba też. E, natomiast tu jest napastnik, którego naprawdę Wam całym serduszkiem bardzo polecam. Jest to Mitrowicz, Aleksander Mitrowicz. E, rok temu w Premier League walnął 11 goli. W zeszłym sezonie został Królem Szczelców Championship. No i on kosztuje tylko 6 milionów, także no jest duża szansa, że w tym sezonie też 10 goli wykręci w tym sezonie Premier League. A patrząc na kalendarz, to Fulham całkiem łatwy ma kalendarz, bo w pierwszej kolejce oczywiście grają z Arsenalem, natomiast później te meczyki mają tak naprawdę dosyć proste, także... Mitrowicz tutaj w pierwszych kolejkach może tych goli naprawdę wykręcić niezłą ilość, polecam Wam go. Przechodzimy do kolejnego Benjaminka, którym jest drużyna Leeds United. Leeds gra pierwszy mecz już z Liverpoolem, w czwartej kolejce grają w City, a więc tak dosyć powiedziałbym średnio. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj drużyna Marcelo Bielsy będzie grała w ustawieniu z piątką obrońców, a więc będzie grała na wahadłach. No i to jest dosyć ważna informacja dla Was. Można tutaj iść w bocznych obrońców właśnie drużyny Leeds. No i ja bym Wam tutaj polecał Barego Dauglasa. Pozdrawiam tutaj serdecznie wszystkich kibiców Lecha Poznań. Kosztuje Douglas tylko 4 miliony. Tylko że jest problem taki, że on nie wiadomo czy na tym lewym bodajże skrzydełku, to znaczy wahadełku, będzie grał albo będzie Douglas grał, albo Alioski. Nie wiadomo. Także można go tutaj monitorować. Jest oczywiście Mateusz Klich, nasz reprezentant polski który jest tutaj takim uniwersalnym żołnierzem w Lidz Marcelo Bielsy. No kosztuje on 5,5 miliona. No jest oczywiście jakąś on opcją, bo powinien grać w podstawowym składzie Lidz w tym sezonie. Natomiast według mnie za te 5,5 miliona są za którzy są lepszymi wyborami, większą szansę, że zdobędą jakieś gole czy asysty. No i oczywiście Rodrigo Moreno piłkarz reprezentant Hiszpanii kupiony teraz z Walencji za 30 milionów kosztuje tylko 6 milionów, tylko jest taki problem, że nie wiadomo czy on pierwszej kolejce już będzie grał, czy Bamford, a więc podstawowy napastnik z poprzedniego sezonu Champions będzie grał, także tak to wygląda jeżeli chodzi o Leeds, przechodzimy teraz do Leicester City no i jeżeli chodzi o Leicester to oni tutaj w trzeciej kolejce grają w City, w szóstej z Arsenalem, ale resztę spotkań myślę, że mają dosyć nawet taki spokojny kalendarz. Jeżeli chodzi o obrońców, no to Ricardo Pereira ma dosyć poważną kontuzję: on nie będzie grał na prawej obronie. Także w jego miejsce na pewno wskoczy na ten czas James Justin, który tylko 4,5 miliona kosztuje. No i możecie sobie go do składu tutaj wziąć. Jeżeli chodzi o pomocników, no to tutaj też Madison. Nie wiadomo, czy w pierwszej kolejce będzie grał. No i jeżeli chodzi o napastników no to tutaj jest oczywiście Jamie Vardy, który oczywiście ma już swoje lata, ale co tu dużo nie patrzeć, jest królem szczelców poprzedniego sezonu Premier League 23 gole walnął. w poprzednim sezonie 18. Wcześniej 20-24 w tym sezonie mistrzowskim. No i co tu dużo mówić? Wardi w tym sezonie również będzie walczył o tą koronę króla szczelców. Myślę, że z 20 goli on wykręci. Leicester ma całkiem łatwy kalendarz. Oczywiście grałem w City i Arsenalem, ale Wardi to jest piłkarz, który. Który lubi strzelać gole tym drużynom stop top 6 Także go możecie do składu brać wi Wiadomo, że on kosztuje 10 milionów Droższy jeżeli chodzi o napastników Jest tylko Kun Aguero No i przechodzimy teraz do Mistrza Anglii, czyli Liverpoolu No tutaj jest Alisson za 6 milionów Ale pytanie, czy warto brać bramkarza za 6 milionów Według mnie Lepiej wziąć kogoś za 5 milionów Czy nawet 4,5 no jest oczywiście alexander Arnold który 15 ases wykręcił w poprzednim sezonie Wcześniej 13 No kosztuje 7,5 Najdroższy obrońca, ale myślę, że Arnolda tutaj Warto w swojej drużynie mieć Zwłaszcza, że 53% Wszystkich graczy Arnolda ma Też jakimś rozwiązaniem jest Robertson Bo w poprzednim sezonie 12 ases Wcześniej również Także Robertsona jakby Wam brakło budżetu na Arnolda Również można brać Van Dijk tylko 5,5 miliona tańszy od Robertsona, a 3 punkty tylko miejsc dołu. także to też jest jakieś rozwiązanie. No ale tutaj Wam na pewno z Liverpoolu polecam albo Salah, albo Mane. Najlepiej to obu, ale budżet wiadomo jest nieuchronny i musicie, musicie się z liczyć, że chyba raczej tylko jednego z nich wezmiecie. Obydwaj kosztują po 12 milionów. Salah w poprzednim sezonie 19 goli, 10 asyst. Mane w poprzednim sezonie 18 oraz 10, a więc statystyki praktycznie takie same. Natomiast Salah salach wiadomo, ma ten bonus u siebie, że on jest stałym wykonawcą rzutów karnych w Liverpoolu. Także mają tyle samo po 12 milionów, i dlatego salach jest chyba tutaj raczej lepszym wyborem. Firmy No, raczej bym odpuścił, bo to nie jest zbytnio bramko szczelny No i przechodzimy teraz do Manchester City, kolejnej e, wielkiej drużyny, która będzie biła się o tego mistrza. Jeżeli chodzi o, o obrońców, no to tutaj jest naprawdę bardzo duży wybór. Nie wiadomo, kto w ogóle będzie grał w pierwszej kolejce, także tutaj będzie na pewno rotacja obrońców e, City. Bym w ogóle odpuścił, w ogóle bym na nich nie patrzył. E, w pierwszej kolejce powiedziałem, a tutaj jest bardzo ważna informacja dla Was: City ma blanka. W pierwszej kolejce nie będzie grała. Także, no, to jest dla Was taka informacja: możecie sobie kupić kogoś oczywiście z City, ale możecie go dać na ławkę rezerwową na pierwszą kolejkę. Czy warto? No, w drugiej kolejce dopiero City będzie grało. No jest oczywiście Kevin De Bruyne, Kevinek, e, król asyst. W poprzednim sezonie 13, goli 23 asysty. 251 punktów wykręcił. Najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o Fantazy Premier League. Kevina po prostu trzeba mieć w swojej drużynie. E, rok wcześniej, e, dwa gole i trzy no, Ale pamiętacie, wtedy miał kontuzję, on w ogóle nic nie grał. Wcześniej 18 goli, wcześniej 21. W tym sezonie nowym De Bruyne myślę, że na pewno też wykręci z 20 goli. No trzeba po prostu mieć go w swojej drużynie. Sterling też oczywiście za 1,5 jest dobrym rozwiązaniem. No ale tu jest dosyć ciekawy zawodnik City. Jest to Phil Foden, który kosztuje tylko 6,5 miliona. I to jest naprawdę duża promocja według mnie, bo jak wiecie, on gra na pozycji środkowego pomocnika. Teraz City odszedł David Silva. No i Foden powinien być podstawowym środkowym pomocnikiem w City. No, w poprzednim sezonie zagrał 888 minut, 5 goli walnął i dwie asysty. To jest naprawdę dobry wynik, a w tym sezonie będzie miał więcej minut. Także za te 6,5 miliona fouldena naprawdę Wam polecam. No i oczywiście Kun Aguero, który jest najdroższym tutaj napastnikiem, no ale jak widzicie, od 6 sezonów wykręca on po około 20 goli w sezonie. No i myślę, że w tym sezonie może być podobnie. Oczywiście do City miał przyjść Messi, ale nic z tego, bo zdecydował się on pozostać w Barcelonie na nowy sezon. No ale, mimo to, ta drużyna City jest naprawdę niesamowicie mocna. Przechodzimy do United. Drużyna z United to jest kolejny klub, który ma Blanka w pierwszej kolejce, co możecie tutaj zobaczyć. No, jeżeli chodzi o, br o bramkarzy, znaczy się to jest Henderson de obydwa obydwaj jest za 5,5. Nie wiadomo kto będzie z nich bronił. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tutaj też raczej bym nikogo nie polecał. Polecałbym za to połocników, bo tu jest czterech piłkarzy, właściwie razem z napastnikiem, których bym Wam naprawdę bardzo polecał. Pierwszym załotkiem jest Marcus Rashford, który w tej edycji jest połocnikiem. A więc podobnie jak Aubameyang z napastnika został pomocnikiem. No i w poprzednim sezonie 17 goli walnął w Premier League. Może być podobnie, albo nawet lepiej w tym sezonie. No Rashforda wam polecam, 9,5 kosztuje. Jest Bruno Fernandes za 10,5 miliona. W po poprzednim sezonie grał tylko jedną rundę, ale patrzcie na to. 1187 minut zagrał, a walnął aż 8 goli i 8 asyst. Jakby zagrał cały sezon, to 16 goli, 16 aset by miał. To są naprawdę kosmiczne liczby. Za te 10,5 miliona, no wiadomo, to jest dużo, ale tego Bruno Fernandeza możecie brać. No i jest oczywiście Mason Greenwood, który nie wiadomo czy będzie grał w podstawowym składzie, czy będzie wchodził, no ale patrzcie na jego statystyki w poprzednim sezonie. 1303 minuty, a walnął aż 10 goli, czyli 1 gol na 130 minut. To są naprawdę świetne tutaj yy, yy, liczby tego młodziana yy, 7,5 miliona tylko kosztuje, także można go brać yy, no i na ataku jest jeszcze Martial, za 9 milionów on 17 goli wykręcił w poprzednim sezonie, yy, w tym nowym też będzie mocny, także z United kogoś bym wam z tej czwórki właśnie polecał, Martial yy, a więc yy, Rashford, Fernandez oraz Greenwood Wiadomo, najdroższy jest Bruno Fernandez, ale on chyba najwięcej punktów będzie wykręcał. Najtańszy jest Greenwood, ale też to jest naprawdę ciekawa opcja. No ale pamiętajcie o tym, że United ma Blanka w tej pierwszej kolejce. Przechodzimy teraz do Newcastle. No, tak jak mówiłem, ten odcinek będzie bardzo długi, ale będę chciał tutaj wszystkie drużyny przelecieć. Jeżeli chodzi o ich kalendarz, no to tutaj pierwsze dwa mecze mają spoko później zaczynają się schody jeżeli chodzi o obrońców no to nie wiem, tutaj za 4,5 może bym Les Lesa polecał na pomoc jest jeden naprawdę bardzo ciekawy zawodnik, jest to Alain Saint-Maximin który poprzednim sezonie przyszedł do Anglii z Ligi Francuskiej początek miał słaby, ale po tej przerwie już pandemicznej Saint-Maximin całkiem nieźle grał w całym sezonie 3 gole i 5 asyst, a patrzcie na to, on kosztuje tylko 5,5 miliona i za te 5,5 miliona, jeżeli chodzi o pomoc, to sam Maximen, według mnie, jest takim naprawdę bardzo fajnym wyborem, bo on tutaj myślę, że w tym sezonie te gole asysty będzie na pewno notował. Także to Wam na pewno polecam, jeżeli chodzi o Newcastle. Przejdę teraz do Sheffield United, rewelacji poprzedniego sezonu. No. Pierwsze kolejki całkiem spoko mają, oczywiście mają nowego bramkarza, Hendersona zastąpił Ramsdale, który kosztuje 5 milionów, też jest całkiem nieźle specjalista. Jeżeli chodzi o obrońców, no tutaj wszyscy za 5 milionów właściwie są, nie ma nikogo takiego taniego. No, pomocników mamy tutaj Lundstrama, legendę poprzedniej edycji Fantasy Premier League. No... Na atak, no to mamy tutaj opcje takie dosyć tanie, budżetowe, ale nie wiadomo kto z tej piątki będzie grał w podstawowym składzie. Także no powiem Wam szczerze, że Sheffield tutaj nie widzę kogoś takiego taniego, kto, kogo bym Wam mógł polecić do swojego składu. Także przejdziemy dalej do drużyn świętych z Southampton. No tutaj pierwsze kolejki, to Southampton ma całkiem niezłe jak możecie zobaczyć w piątej dopiero grają na wyjeździe z, z Chelsea, to taki ciężki mecz, a pierwsze cztery mecze całkiem spoko nawet no McCarthy, podstawowy bramkarz drużyny świętych za 4,5 całkiem fajny wybór no w obronie jest oczywiście Jan Bednarek za 4,5 który jest oczywiście podstawowym obrońcą no ale tutaj w poprzednim miejscowym goal asysta no zbyt dużo tych goli i asyst Bednarek miał nie będzie Walker Peters może być ciekawym wyborem, jeżeli chodzi właśnie o bocznych obrońców za 4,5. Na pomocy mamy też ciekawy wybór za 5,5 miliona. Jest to Stuart Armstrong. W poprzednim sezonie 5 goli i 4 asysty powinien być podstawowym zawodnikiem drużyny świętych. Kosztuje tylko i 5,5 miliona, także Armstronga według mnie warto tutaj też sobie kupić, no jest oczywiście Dani Ings za 8,5 miliona dosyć sporo, no ale patrzcie tylko na to, on w poprzednim sezonie 22 gole wykręcił wicekrólem Szczeców został po Wardim myślę, że w nowym sezonie on też tych goli trochę naszczela, a jest tylko jest tańszy od Wardiego, powiedzmy to szczerze bo 8,5 miliona kosztuje no tych goli na pewno trochę będzie miał, także jakąś tam opcją na pewno on tutaj jest. No i przejdziemy teraz do drużyny Tottenhamu. No tutaj jest Loris za 5,5. Dalej mamy w obronie dosyć ciekawego zawodnika Doherty. Jak możecie zobaczyć on tutaj jest jeszcze w koszulce Wolverhampton, bo teraz przyszedł z drużyny Wilków. W poprzednim sezonie naprawdę świetne liczby. 4 gole i 8 asyst rok wcześniej również 4 gole 7 asyst, także to nie jest przypadek. To jest piłkarz bardzo ofensywnie grający na tym e, prawym wahadełku. E, tylko jest problem taki, że nie wiadomo czy Doherty będzie grał w podstawowym składzie Tottenhamu, bo na prawym wahadle jest Aurier, który miał podobno odejść do Milanu, ale chyba dupa z tego. E, no ale monitorujmy tutaj to, bo jeżeli Doherty wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie, to będzie on na pewno bardzo dobrym wyborem, mimo że 6 milionów was kosztuje. No tutaj jeżeli chodzi o pomocników, no to jest ten humanoid Son, Sonaldo. W poprzednim sezonie 11 goli, wcześniej 12, 12, 14. W poprzednim sezonie 13 asyst, także te double-double wykręcił. W nowym sezonie może być podobnie. Także tego Sona z Tottenhamu wam na pewno polecam za te 9 milionów. No i jest oczywiście na napadzie 10,5 miliona. Najdroższy też napastnik obok e, Kuna Aguero Kane. No ale 18 goli w poprzednim sezonie. Właściwie od 5 sezonów co roku po te 20, nawet 30 goli prawie. E, Harry Kane strzela. Także on też jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o atak. Jedziemy teraz do West Bromu West Bromwich Albion, a więc Benjaminek, który raczej będzie jednym z faworytów do spadku, nie oszukujmy się. No, i raczej tutaj przez to bym Wam z West Bromu nikogo takiego ciekawego nie polecał. No, wiadomo, jest, jest nasz Turbogrosik, który po 4 latach wraca do Premier League 4 lata temu. Gola nie miał, miał 5 asyst. No wiadomo, może tam jakieś minuty będzie łapał, ale podstawowym zawodnikiem on nie będzie. Może tego gola swojego w Premier League zdobędzie, no ale za te 5,5 miliona to raczej bym Wam grosika nie, nie polecał. Jakby 5 milionów kosztował, 4,5 to by się opłacało. A tak to raczej tutaj z West Bromu nie widzę nikogo takiego ciekawego, bo jak mówiłem, to będzie raczej główny faworyt do spadku. Jedziemy teraz do West Hamu, przedostatniej już drużyny. No, i tutaj jest jeden zawodnik, którego bym Wam naprawdę bardzo mocno polecał. Jest to Tomasz Szolczek, a więc reprezentant Czech, defensywny pomocnik, który przyszedł w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu do West Hamu z Slawii w Praga, jak dobrze mówię. Ale patrzcie tylko na to. Zagrał on w poprzednim sezonie 1000 minut, a walnął aż 3 gole, a więc jeden gol na 300 minut. A pamiętajmy, Socek to jest przecież defensywny pomocnik i przez to on kosztuje tylko 5 milionów. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Wydawałoby się, ale patrzcie tylko na to. Na kalendarz West Hamu. Kalendarz West Ham ma po prostu co dużo mówić. Tragiczny, bo w pierwszej kolejce oni grają z Newcastle u siebie. To jeszcze jest spoko, ale patrzcie tylko na to. W drugiej kolejce Arsenal, w trzeciej Wolverhampton, Leicester. Tottenham, City, Liverpool. Sześć kolejek, po prostu, pod rząd z niesamowicie trudnymi rywalami. Ten kalendarz jest tragiczny. Jeżeli chcecie brać kogoś z West Hamu, to, to wam odradzam, bo trzeba być po prostu masochistą, lubić ból, żeby brać kogoś z West Hamu. Ja wam mówię szczerze, odradzam, nie bierzcie nikogo z West Hamu, chyba że lubicie ból i cierpienie. No, i przejdziemy do Wolverhampton, ostatniej drużyny, ważnej drużyny, jeżeli chodzi o Fantasy Premier League. Jest to drużyna, uwaga, uwaga, która w nowym sezonie nie będzie grała w lidze Europy. Także to jest ważna informacja, bo nie będzie dużej rotacji na pewno, jeżeli chodzi o ten skład. No i drużyna Wolverhampton, jak wiecie, ona gra piątką obrońców, także oni grają na wahadłach no i przez to bym Wam tutaj na pewno polecał Vinagre, który powinien być podstawowym wahadłowym w miejsce do Doherty'ego, który odszedł właśnie do Tottenhamu za 4,5 dosyć ciekawa opcja no jest za 6,5 tylko Adama Traore, ten dzikus z Wolverhampton który w poprzednim sezonie 9, 9 asyst miał ale goli tylko 4 walnął, my myślimy, że Adama Traore to jest jakiś dzikus wariat a on tylko 4 gole walnął w Premier League. To jest całkiem taki przeciętny wynik, nie oszukujmy się. No ale 6,5 miliona tylko kosztuje. Tylko Adama Traore można byłoby tutaj brać. Też całkiem ciekawym wyborem może być Podense za 5,5 miliona, jeżeli on sobie wywalczy podstawowe miejsce w składzie Wolverhampton. No i jest oczywiście Raul Jimenez. Meksykanie tutaj za 8,5 jest naprawdę bardzo ciekawym wyborem. W poprzednim sezonie. Premier League 17 goli, 7 asyst. Wcześniej, rok wcześniej 13 goli, 10 asyst. Po 190 punktów, około 180 w tym sezonie może być podobnie, bo to jest właściwie jedyny taki sensowny napastnik tej drużyny, także on na pewno tutaj będzie zdobywał gole, asysty. Za te 8,5 możecie go brać. Także z mojej strony to tyle. Odcinek bardzo długi, bo 36 minut już ma. No ale to tyle, jeżeli chodzi o tych zawodników. Zapraszam Was do brania udziału. No i również zapraszam Was do, do założenia właśnie swojej drużyny, do, do brania udziału w tym Fantasy Premier League. Tutaj macie jeszcze raz koda do mojej ligi, także wbijajcie. Ta liga rusza za tydzień, tak jak mówiłem, w sobotę następną, 12, 12 września, także jest jeszcze tydzień czasu, ja myślę, że w piątek nagram odcinek, gdzie właśnie pokazujesz mój skład, a więc 15 zawodników, których ja wybrałem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!